Och, jaki ten sezon zima 2022 jest super. Ostatni, finałowy, najważniejszy sezon Tytanów. O, który i tak nie obejrzę, bo ledwo pamiętam rzeczy z pierwszego sezonu. Albo jedna z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji, a mianowicie drugi sezon Kimetsu no Yaiba. A, no tak, tego też nie oglądałem nawet. Czekaj, co jest jeszcze popularnego? Czekaj. O, mam. Siema, znacie projekt Cosplay? Anime opowiadające o tym, że aspołeczny człowiek, który tworzy jakieś dziwne lalki i czemu on z nimi gada, co jest. I popularna dziewczyna lubiąca erogę i cosplaye łączą siły, bo Marin, czyli główna bohaterka, nie potrafi własnego stroju zrobić, a Wakana, czyli ten chłop, ogarnia to trochę, jeśli chodzi o szycie, bo sam szyje ciuchy dla tych swoich lalek, które wcale nie są creepy. Jest to całkiem zabawne połączenie, tylko niestety Wakana jest wstydliwy i to czasem aż za bardzo i trochę mnie irytował, ale za to mamy Top Girl 2022 roku już z automatu, która myślałem, że będzie miała wybujanego, bo koniec końców jest to Gyaru, ale jest całkiem sympatyczna i nieironicznie polubiła pracę głównego bohatera, jako chyba jedyna. Także anime to jest naprawdę dobre i tylko mam nadzieję, że nie zamieni to się w drugie Nagatoro. Ale raczej nie, bo słyszałem gdzieś, że będzie to po prostu zwykły Slice of Life, czyli no całkiem git. Czy mieliście jakąś taką sytuację, że zabijacie właśnie jakiegoś wysoko postawionego pracownika i zostajesz zaatakowany przez osoby, które zajmują się takimi osobami właśnie jak ty i okazuje się, że miała cię zabić kobieta i nie dość, że cię nie zabija, to się w niej zakochujesz. Jeśli miałeś tak kiedyś, to nie mam pojęcia, co jeszcze robisz na wolności, ale na pewno taką przygodę miał Ryang Ha. Czy jakkolwiek to się czyta, który jest seryjnym numerem. A osoba, która miała go zabić, to pewna blondynka z trudnym imieniem do wymówienia. I do tego mordercy się spodobała. Niestety przez to już nie będzie miała, jakby to powiedzieć, spokoju, bo Ryang zawsze chce chodzić na randki, a boli pomagać w zleceniach. I muszę przyznać, że miejscami było to całkiem zabawne, kiedy mamy związek dwóch, no, z braku lepszego słowa, morderców. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jedna postać. Kiedy pojawia się ta postać na ekranie i powie cokolwiek, to ja kurwicy dostaję. Kurczę, trochę się zdenerwowałem, chyba pójdę na ryby. I właśnie Slow Loop jest anime, które może zrelaksować cię po ciężkim dniu. Lubisz Yuru Camp? Jeśli tak, to no to anime tobie idealnie będzie pasowało, ponieważ nie jest to poważna produkcja, która porusza tematy psychologii człowieka, tylko dziewczynki, które niedawno się dowiedziały, że są siostrami, łowią ryby i jedzą je czasem. Ale jeśli masz cukrzycę, to musisz uważać, bo z tego anime wylewa się tona słodyczy, więc powinniście mieć to na uwadze. Na uwadze powinniście mieć też to, że wychodzi trzeci sezon Takagi-san, więc jeśli oglądałeś pozostałe, obejrzyj też trzeci, znaczy może poczekaj aż wyjdzie, ale jak chcesz zacząć, to zaczynaj. Spokojnie, poziom tego anime nie spadł, a sam uważam, że to są lepsze te pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu niż były właśnie pierwsze odcinki drugiego sezonu, więc naprawdę spoko, a najlepszy był odcinek, gdzie jakby był rozdział odcinka zrobiony w takiej formie co Tom i Jerry, czyli muzyka, która dopasowuje się do tego, co się dzieje na ekranie. To było coś naprawdę pięknego. Przecież może nie pięknym, ale na pewno ciekawym jest anime Sabiku Ibisko, które póki co jest na krawędzi być animem bardzo oryginalnym, a czymś, co po prostu może nie wypalić. I nawet sama fabuła jest dosyć niestandardowa, bo najważniejszą rzeczą są tutaj grzyby. I nie takie, co rosną na ścianie, spokojnie. Ponieważ w świecie Sabiku Ibisko jest pewien duży problem, a mianowicie rdza. I to jest rdza, która jest na ciele człowieka, więc niefortunnie. I ta rdza, no, nie chce po prostu jakby wyparować sobie. Doktor, który przez taką śliwę jest nazywany pandą, wiecie, pan doktor, ha, obrawy możesz przestanę, nie potrafi znaleźć antidotum właśnie na rdze i właśnie tutaj wchodzi Bisko, który też szuka antidotum na rdze i szuka mianowicie grzyba, który się nazywa Sabikui, więc mamy tutaj już nawiązanie do tytułu. Tylko jest jeden mały problem. Bisko jest poszukiwanym listem gończym, więc
trochę niefortunnie. Ale za to jego umiejętności z łuku są na naprawdę wysokim poziomie i potrafi zrobić coś takiego. Jak wystrzeli strzałę, to to się w miejsce tej strzały tworzy grzyb czy coś. I głównie przez to też jest poszukiwany, bo to trochę wprowadza panikę. I tak jak mówiłem, to anime jest póki co dobre, tylko nie wiem, czy twórcom tego anime wyjdzie dobrze balansowanie pomiędzy ciekawą fabułą a czymś logicznym. Jak już mamy nowy sezon anime, no to oczywiście mamy pełno isekajów, więc zapraszam was na kącik isekajów. Ojezu, jak ja uwielbiam ten ending. No tak, Marihuirata powraca z drugim sezonem i wiecie co? Jest on póki co całkiem niezły. CGI się poprawiło, postać baby, tego smoka, póki co nic nie robi, w sensie nic upośledzonego, więc całkiem spoko. Szkoda, że opening brzmi jak pierwsza lepsza nutka z No Copyright Sounds, ale mniejsza o to, ending jest zajebisty, więc chyba musiała być jakaś równowaga. Ale z Arifuretą to bym jeszcze czekał na wyrok, bo póki co jest całkiem nieźle, ale no cóż, to jest Arifureta, okej? Okay? W tym anime póki co nie ma zbytnio dużo akcji, jakby tak zostało, to byłoby super, ale każdy wie, że będzie jakiś Lord Demonów czy coś i nie będzie spokojnej fabuły, trochę nudy. A to... Tu już jest wyższa świadomość. Więc pewien gracz, bardzo dobry swoją drogą, zasnął przy konfiguracji bohatera, bo chciał coś przetestować, bo chyba nowa aktualizacja w grze była, oczywiście VR MMO. I potężny, ale stary mag zamienia się w słodką dziewczynkę. I żeby nikt z osób postronnych się nie dowiedział, postanowi, że będzie mówić, że jest on uczniem właśnie tego potężnego maga, czyli samego siebie, i będzie się nazywać Mirai, żeby się też zwracać do niej, do niego, Mira? Nie wiem, jak mam to powiedzieć, jak mam być szczery. I szczerze, nie wiem dlaczego, ale ta cała śmieszna sytuacja była mało śmieszna. Do tego dostajemy po twarzy tym CGI. No, mam nową Marifuretę. Czy anime może to się poprawić? No może, aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu dalej to będzie ciągnięte cały czas, że jakiś przeciwnik zostanie on zmieciony z planszy i wszyscy będą: wow, ale ona jest silna. I pewnie na koniec wyjdzie, że tak naprawdę ona jest tym magiem, więc w sumie jeśli tak będzie, to naprawdę tragedia. I na szybko anime, które nie jest isekajem, ale bardzo zalatuje takim klimatem, czyli geniusz, który chce zwiększyć zadłużenie swojego królestwa, żeby je odsprzedać. Nie żeby co, ale całkiem zabawne jest to, że niedawno było anime, gdzie Grostek robi odwrotność tego, co tutaj. Z pozytywnych rzeczy. Animacja zaskakująco ładna. Główny bohater, który tylko się cieszy na wieść, że jest szansa przyjęcia kompletnie nieopłacalnej kopalni. I to, jak walki są przedstawione, to jest całkiem spoko, bo walki w większości przypadków są pokazywane jak jakaś gra planszowa, co daje nam efekt taki bardziej, nie wiem, strategiczny, taktyczny, i w taki sposób możemy prościej jakby zobaczyć, co główny bohater miał na myśli. Ora ich totalnie umysłowo i póki co każdą walkę chyba będzie wygrywać, bo to co on tam, co to za przekminy robi, to jest naprawdę kurczę, 200 IQ. To teraz zapraszam was do kąciku anime typu gówno. Zapraszam. Na pierwszy, haha, gwizdek pójdzie Tribe Nine, które bądź co bądź jest najlepszą anime z tych, co później wam przedstawię. Anime jest o extreme baseballu, gdzie rzuca się piłkę na kilometry długości i tyle samo, jak nie więcej, właśnie się za tą piłką biega, a pomiędzy bazami można jeszcze kogoś skopać. I gdyby to anime polegało na tym, że są jakieś uliczne drużyny, które grają, a potem jest jakiś turniej czy coś, no to to anime by tutaj się nie pojawiło. Ale niestety, dostajemy tutaj jedno z najbardziej oklepanych możliwości na napięcie i ciągnięcie fabuły, czyli drużyna, która jest nad wszystkimi, szefowie szefów. No kurde, ile można? A od twórcy Danganronpy nie powiem. Oczekiwałem coś bardziej oryginalnego. Kolejnym anime, które mam zaszczyt wam odradzić, jest Orient, czyli anime na podstawie mangi autora magii. I wiecie co? Orient nie trzyma poziomu magii. Powiem więcej, Orient to jest bardzo nudny battle shonen z jakimś gówną pseudo-moralem w tle, więc serio, nie traćcie czasu na to anime, przecież jest tyle dobrych w tym sezonie. Ale niestety, są jeszcze dwa anime, które są ultra kupą, a pierwszą kupą jest... Futsal Boys, czyli anime o piłce halowej, gdzie grają też na trawie. By the way, fajny futsal. Nie dość, że anime to fabularnie, jak i animacyjnie prezentuje bardzo słaby poziom, to do tego postacie są zerżnięte z Haikyuu. A jak jakaś postać została sama wymyślona przez twórców, no to jest ona kartka papieru. No, coś takiego osobowość u tych postaciach nie istnieje. I na końcu, graal nad graalami. Nie wiem, czy pamiętacie, no raczej pamiętacie, że w filmiku o najgorszych anime z roku 2021 wspominałem o anime z tego roku,
który właśnie animacyjny właśnie prezentuje poziom Death Note, Exarma i tak dalej. No cóż, niestety Exarm ma swojego brata w tamtym roku. No, no, w sumie w tym też. Szczerze, jak miałbym zrobić tier listę tych gówno CGI anime, to dałbym na samym dole Exarm, dałbym na drugie miejsce Sub-Zero Armor i na ostatnim, pierwszym miejscu jakby z tych najlepszych gówno CGI anime dałbym Death Note, bo Sub-Zero Armor to jest takie gówno. Brawo, mamy najgorsze anime roku 2022, a dopiero mamy styczeń. I właśnie już Death Note animacyjnie, co najważniejsze, fabularnie stoi lepiej, ponieważ w Sub-Zero Armor dzieje się ten sam błąd co w Exarm. To anime jest śmiertelnie poważne i mamy przedstawione dużo śmierci, jak i zniszczone wioski, ale jakim cudem mam niby uwierzyć w tą historię, jak postacie ledwo ruszają tą gębą, a animacja jest naprawdę straszna. I bez wątpienia będzie to naprawdę bardzo trudny seans.